Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony ja, MC, ja zapraszam kolejny odcinek z gry Serious Sam 4. Panie i panowie, zostało mi powiedziane na premierze filmu z Dooma na czacie, że zostały nam dwa poziomy. Przesyłka, która jest następna. Czy Boskie Przekleństwo jest następne? Nie jestem pewny. Przesyłka jest powiedzieć. Powinna być przesyłka następna. No nic, przesyłka jest następna. To tyle wiem, że przesyłka jest następna. Okej, lecimy. Kontynuujemy. Tak, przesyłka, dokładnie tak. Jesteśmy gdzieś, jak widzicie. Pamiętam, że wyskoczyliśmy z samolotu i musimy teraz znaleźć naszą drogę. Mamy 25 życia, mamy w ogóle broni. To jest kolejny poziom, drugi już w tej grze, gdzie mamy w ogóle broni. Ja jestem z tego powodu bardzo niepocieszony. Pierwszy raz chyba jesteśmy na... W ogóle sobie Mikołaj, pozwólcie, że ja to zmienię. Bo czas świąteczny się już skończył, więc przydałoby się zmienić naszą postać. Opcje dla wielu graczy. Model gracza, no właśnie, co my tu możemy... Dobra, Serious Sama ustawimy po prostu. Musimy naszego Sama pięknego, dobra. O, fajne oświetlenie tutaj jest, bardzo mi się podoba. Okej. Bardzo mnie cieszy to, że ludzie, nawet jeżeli mnie nie było na kanale, czekali na Serious Sama. Ja też czekałem, żeby go nagrać, zaufajcie, żeby ten odcinek rzucić. Odcinek Serious Sama zajmuje mi ponad 10 giga. Ja tutaj nie mamy tutaj internet mobilny, limitowany, który ma 500 giga limitu na miesiąc. Więc rzucanie filmu Serious Sama to jest dla mnie spory wyczyn, więc wiecie. Coś się pojawiło. Okej, okay, arachnoid, świetnie. Ciekawe, czym go rozwalę. Dostałem prezent. Czemu wy jeszcze tu jesteście? To jest moje pytanie. Okej, okay, spadłem do wody. Nie mam pojęcia, jak wyjść z powrotem i zaraz zamarznę. Cool, zajebiście, nie mogę do wody wpaść. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Więc arachnoid, jak ja mam go rozwalić tak wręcz? To jest moje pytanie. Okej, okay, zbiorę prezent plus 25 zdrowia. Dostał w głowę, ale to mi nie za wiele nie pomoże. Ten się zaje. Kurde, ten się lepiej w ogóle trafia. Może to jest dziwne. A nie mam w ogóle broni, czy mam się bronić? Au, 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 au! Okej, wpadł do wody, spoko, mi to pasuje. Mam podwójne pistolety, może tak się powinienem bronić. Jezus, shit. Zdychaj, 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 zdychaj! Co dziad po prostu? O, ma 12 HP. Jezus, dobra. Jak takie jaja się to będą dziać, to ja tu nie przeżyję tak łatwo. Może być lipa, moi drodzy. Zapominałem życie, czym się zdaje. Coś mi tu mignęło na czerwono. Ale fajnie, bo te kliry spadły po prostu do wody i umarły. Świetnie, jeszcze to jest wyrzutnia. Co tu leży za broń dla nas? Uwaga, to jest wyrzutnia rakiet. Tak jest. Skrzynkę mamy, w skrzynce mamy z upgrade. Co jest, przepraszam bardzo. Halo? Okej, no wiem, że mam tam iść, ale nie mogę tego wziąć. Patrzcie, skrzynka, której nie mogę wziąć, bez sensu. Okej, no wrogowie. Lloyd Arryman, o właśnie. Najstarszych i najwinniejszych słów Tach, Tach Uma. Jego liczne tytuły i zaszczyty. Władca krainy cień, zniewolacz włoskiej, wysokiej rady. Hegemon liminalności. Podkreślamy jego triumfy nad inteligentnymi gatunkami w całej galaktyce. Nieźle. Ale teraz jest martwy. Miałem strzelbę. Zapomniałem o tym. Myślę, że tylko pistolet mam. Och, well. Pancerzyk. Pancerzyk po raz kolejny. Mam chyba jeszcze ten update świąteczny zainstalowany. Nie mam żadnego pojęcia, tak całkowicie szczerze. Całkiem możliwe, że tak właśnie jest. Fajna muzyka. Słyszałem tę muzykę już wcześniej. Jak się zdaje? No. Ostrzeliśmy łeb. Elegancko. Dobra, ja się próbuję do niej zbliżyć. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Skarbniaki strzelają tam, gdzie my będziemy, więc musimy się tym kierować, bo jeszcze będzie lipa. Chyba zdychaj, zdychaj, zdychaj. O Jezus, Jezus, ała. Tak właśnie podejrzewałem, że tak to się skończy. A jeszcze dwóch leci, świetnie. Ej, na ile tych tak naprawdę? Na jedną, dwie? Trzy, okej. Okay. Na jedną, tak. Na jedną, dwie albo trzy. Dobra. No ten poziom, jeżeli tak to się będzie ała toczyć, to będzie długi poziom bardzo. Okej, no zesygnalizowali się, bardzo mi się nie podoba. No ale cóż. No muszę się do niej zbliżyć, nie ma innej opcji. Dobra, leży, leży. Dobijemy go, dobra. Z bliska jesteście prości. Pytanie jest tam, dodam, że możemy strzelić tylko w głowę. Nie jestem pewien, że to było w trójce. To jest bardzo prawdopodobne, ale wątpię, żeby to było w trójce. Raczej to dopiero dodaję teraz.
Co moim zdaniem jest bardzo fajne, bo takie rzeczy powinny być w Siriusie. Powinno się mu strzelać komuś w głowę. I am tempted, żeby iść tutaj. I do końca wiem, co tu będzie? Nie wiem, czy cokolwiek tu będzie. Ale zaryzykować zawsze można. Nie będzie pułapka znając życie i znając tą grę, no ale... Bez ryzyka nie ma zabawy. Kompletnie nic tu nie ma. Sztos. Bardzo się cieszę, że tu poszedłem. Co tam w ogóle u was? Bo wiem, że najwięcej osób ogląda właśnie tą serię. Dlatego mogę z wami pogadać. Co tam u was, jak się czujecie? Jak wam święta minęły? Jak nowy rok wam idzie? Jak ten styczeń wam idzie? Ogólnie chcę pogadać z wami, bo wiecie, że ja czytam każdy komentarz. Ten, kto komentuje na bieżąco na moim kanale, ten wie, że ja każdy komentarz czytam. A przynajmniej się staram najbardziej, jak mogę. Tu jest sekret u góry. Tutaj bardzo chciałbym zrobić. Okej, to jest ta łódka, która spadła i wybuchła. Nie wygląda, jakby wybuchła. O! Ha, dobre! Dobre! Ej, to było bardzo zabawne, powiem wam teraz. Ja się uśmiałem. Dobra. Padnie po tym? Powiedzcie, że on padnie po tym. Jest! Okej, dobra. Z wami to się rozprawię bez problemu. Same heady. Same heady. Same heady. Come on, come on, come on. Najlepszy gracz Siriusa ma ever. BOOM! Pięknie! Zaraz pójdę na PvP w Siriusamie. Ciekawe, czy są serwery. Ty, może powinienem nagrać odcinek z multi. To byłoby ciekawe. Dostałbym pewnie po dupie i to srano. No ale zrobić zawsze można, nie? Okej, ja podejrzewam, że coś tu będzie. Bo tu możemy łazić w końcu. Już śnik. Jest luz zamarznięty po prostu. Ciekawe, czy coś tu będzie z drugiej strony. Gdzieś może coś schowane. Tak, ja lubię takie rzeczy robić, więc ja bym poszukał mimo wszystko. Na szybko, gdzieś tutaj się rozejrzał, ale powątpią, że tutaj coś było. Strasznie opustoszały ten poziom, bo mi się wydaje. Widzicie, jest dużo takiej przestrzeni w Siriusie, jest dużo w tym Siriusie, jest dużo przestrzeni, która w ogóle nie jest zagospodarowana w żaden sposób. I to mnie, nie wiem, czy denerwuje, czy irytuje, ale tak nie powinno być, moim zdaniem. Okej, informacja dla was, I can see shit, ponieważ mam światło, które na mnie świeci aktualnie i nie widzę i totalnie. Dimitri. Dimitri? O Megi, jak w cholerę, żeby coś tak wyskoczy, to dostanę zawału. Nie no, bez przesady. Słyszę te dźwięki? Nie, ja się boję. Help! Wypuśćcie mnie stąd! Tu po... Jezu, ej dobra, to jest creepy. To jest... I can't see shit. Naprawdę. Nic nie widzę. Totalnie. Dostanę tutaj zawału. A słuchawki mam głos... Co to jest za dźwięk? I czemu on tutaj jest? Jeszcze potwory wszędzie, ale to mnie najmniej martwi. Najmniej martwi mnie to, że ja kompletnie kurwa nic nie widzę. Coś zdycha chyba. Nie, gdzie są drzwi? Tutaj. Mamy się na górę, gdzie są schody? Pomocy! I can't see anything. Like any... A! To wy jesteście, dobra. Splinter Cell. O, jeszcze wy. Was tu ja nie widzę, to jest problem. Ale was słyszę. Jakiś plus. Myślę, że samo osiągnięcie, to ktoś grał po prostu w jakąś grę, spoko. I can't see. Wy pewnie widzicie więcej. Ja nie widzę nic. Chcę pewnie na ekranie zobaczę gdzieś. A te dźwięki są... Te dźwięki są... O! It is primitive way of communicating important information in crisis situation. I wasn't gonna say anything, but the man has a point. Yep, zgadzam się również. Tu są schody, sukces. Jak tu się dostać? Przeskoczę sobie. A co? Ja się pierdzielił. Okej, okej, okej. Przysięgam, ja wam przysięgam na wszystko, co znam i lubię i kocham, nie? Nie widzę nic. Bo mi światło świeci prosto wy. To są pająki. Okej, dobra, spoko. Wszystkie.
Przynajmniej teraz. Tu sobie jeszcze schody na górę są zepsute. Aha, czyli ja nie mogę się tędy dostać. Spoko. Mam latarkę w tej grze? To jest moje pytanie, bo nie pamiętam. Pozwólcie mi sprawdzić. There is none! Ups. Nie ma tutaj żadnej, nie ma latarki w tej grze! Wyjście w tamtą stronę zajebiście, świetnie, ale... Prezent, kolejny prezent. Okej, mogę... O, mogę pójść dookoła. Żegnam pana Diona. Co? Shit! Bo ci kamikaze nie potrafią skręcać totalnie. W Stargach to nie potrafili, to bardzo dobrze. Okej, wtedy miałem iść jednak. Chociaż tyle, że przez chwilę coś widzę. Christ almighty, to by. Mogę tu wejść? Yes, I can. What? Chodzę po debinie w Siriusabie, o co chodzi? Ale dziwnie, innowacji nie ma co. And here we go again. Yep, here we go again. Fuck my... Oh shit, fuck my life. Let's see anything, man. Okej, okay, nic się nie stało, zajebiście. Chłopak zabiła akurat. O! Hello? Serce nagroda, okej, okay, co tu mamy? Kręte i wąskie przejścia, nie podoba mi się to. Taki boś, kilku tygodni obiecujesz mi, że zagrasz czarodziejskiego Samuela. A za każdym razem, gdy cię o to pytam, odpowiadasz, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Wiem, że uważasz, że w grach chodzi jedynie o przepiękną grafikę i realistyczne interakcje. Właśnie! I na przykład dlatego ludzie nie dali Undertale szansy, a powinni. Mówiłem do kolegi, hej, zagraj w Undertale, ona jest zajebista, spodoba ci się, ma zajebistą historię i w ogóle... On powiedział mi, że ma chujową grafikę i woli pokazać Battlefielda, no what? Mój mózg! Ale informuję ci, że piękno przygodówek tekstowych jest ponadczasowe. Dokładnie, Undertale, dokładnie tak. I w dodatku działają na kiepskich kompach, dokładnie. A więc, aby upewnić się, że otrzymasz obietnicę, zabagowałem te drzwi, aby były zamknięte tak długo, aż nie ukończysz czarodziejskiego Samuela. A jeśli uważasz, że kapitanowi to się nie spodoba, to pamiętaj, że kapitan cię cierpi. Nie spodoba się to na pewno Dimitriowi, ale w końcu kapitan jeszcze nie cierpi jego bardziej. Dobrej zabawy. Jevdokia. Right. Jest taka przygodówka tekstową. I am in. Okej, tylko gdzie ona jest? To jest to? Tutaj? A, o, przepraszam bardzo. Przygoda czarodziejskiego Samuela. Graj. Zwierzę czarodziejski Samuel. Jesteś magiem bitewnym 12 poziomu. Od 2 lat poświęcasz się walce z mrocznym władcą, którego przerażające siły zagrażają światu. Widziałeś, jak się przebudził? Nie spoczniesz, dopóki go nie pokonasz. Ale choć nie spoczniesz, co jakiś czas musisz jednak odpocząć. Przeba, brzmi dobrze. A najlepszym sposobem na uzyskanie siły jest zimne piwko. Poznajesz najlepsze piwo w Krainie, przepraszam do miasta Spielstadt w Germanii. Gdzie mistrzowie bywanictwa sprzyrządzają najlepsze napoje z czystego piwa z żywiołów. Wypływającego z drożdżowej fontanny w górach Zytos. Do biegającego Clear'a. Czy to jest karczma, tak? Najlepsza gospoda, ale wyborów. Po jej sąsiednim dachem przez wieki od czasu założenia miasta podawano ponad 256 rodzajów piwa. Właściciel gospody, Burgoman, czeka na wszystkich przybyszów. Siadasz za stołem i przygotowuje się do zamówienia piwa. Jakiego rodzaju chcesz spróbować? Wichel Loba Ultra, mam ochotę na Jewera. Zimnym czymś? Smoczy oddech, tak. Dragon Breath. Jesteś pewny, wielmożny panie, słyszałeś, jakie ma efekty uboczne? Oczywiście mógłbym ci go podać, ale to jedyne, co mamy, bo przerażająca prawda jest taka, że nie została nawet kropla piwa. Dawaj, smoczy oddech. Pijasz piwo trochę korzenne, kilka sekund później twoje zaczynają się rozkładać, odczuwasz, nie żyjesz. Aha, 99 punktów wyobrażeń. Zajebiście. Graj, jeszcze raz, okej, czyli tego nie brać, okej. Dobiegającego Clear'a, w porządku. Dobra, Jewera. To jest ona lista. Została nam kropla piwa. Nastały trudne czasy. Skoro w całym goście nie mają nic do picia, jedyna bohatera może wyszła do zamku barona. Patrzący znacząco na ciebie i innych bywalców. Najwyraźniej czeka na ciebie kolejne zadanie, a w której koniec jest działasz.
Rodrigorem? Brzmi jak Rodriguez? 12 poziomu, okej. A, piwa nie ma, muszę dostać piwo, piwo dobre! Rodrigo zły, ty przynieś piwo z Rodrigorem, krzyczy. Dołączę do twojej drużyny, zajebiście, okej, to z Michaelem teraz. Michaelem. Von und zu Mr. Mannheim, generał kupca. Okej, pewnie wszystko wkrótce samo się wyjaśni. Dodatkowo młodszego władcy, że nie ma piwa, tak? Muszę tutaj się im zająć, bla, okej. Ogniem piekielnym. Księżniczka, dołączę do twojej drużyny, okej, odejdź. Czyli mamy dwie osoby, okej, czy przez Grunwald? Okej, spoko. Zielone łąki, przez Grunwald. Las jest królestwem elfów, krainy elfów. Elfy ciężko pracują, aby utrzymać w lesie czystość. Są zawsze blisko mocy matki natury i korzystają z jej sił życiowych, aby w krainie dobrze się prowadziło. Stać! Nie możecie przejść, podłoga jest mokra. Dopiero wytarłem. Podłoga jest mokra, dopiero wytarłem? What? Prawdę rzeczy. Co zrobisz? Trzeba być pewny, rzuca coś na ziemi, bierz ognia. Co pewne, że zajmiecie buty. Cóż. Wybaczcie, my elfy jesteśmy z siebie butów, więc takie zachowanie jest mi obce. Ruszajcie, jest znajomi. Aha, okej. Spoko. Przybywamy do zamku. Porozmawiaj z baronem. To pewnie są nawiązania do czegokolwiek, a ja się na tym nie znam totalnie. Może mi dacie znać w komentarzach, miejmy nadzieję. Witajcie, jest znajomi, zakaja baron. Witajcie w moim zamku. Przyślijcie pilne wieści. Poproszę o rękę córki. Odpowiedz mu o piwnych brakach. Nie chcę kurenki córki, chcę piwa. To skandal. Przyjmij zadanie. Poszukajcie źródło tego zła, zanim docenasz jeszcze naszą krainę. Okej, potem mi wycenanie. No nie przyjęte. Spędzacie noc na zamku, a kolejno jesteście gotowi wyruszyć. Dokąd zbierzacie? Porozmawiamy. Jeżeli ktoś wie o coś o piwie, to największy pijus w krainie. Zdecydowanie. Imieniem wskazują drogę do chaty Zadoka. Okej, Zadok. Wygląda głośno, to w zasadzie jest pijany od szpiku do szpiku kości. Patrzę na ciebie rozbieganym wzrokiem i pyta, czego chcesz, łowco. Że jest pijany, skoro nie ma piwa. O! To sobie pytanie. To było dawno temu. Ja byłem dziecino młodzieniaszkiem. Jak matka miała gorasz z piwkiem, a piło to go. Nieważne. Smutna opowieść, zatem co się stało z piwem. Od tego sobie uczyłam wielkie zakłócenie w źródle. Proszę do Wojtecy, okej. Okay. Na tym etapie jesteśmy, tak mi się zdaje. Zapytaj o piwną suszę, 21 zakonu. Obawiam się, że nie o to chodzi, boję się, że to sprawka zacznie z straszniejszej siły. Masz tego władcy, jego sługusa Kraplaka śmierci. Wiedziano niedawno, jak przemierzał krainę i chichotał złowrogo. Wierzy do drożdżowej krainy, proszę o pomoc. Okej, okay, dostałem jakieś starożytne tobisko. Okej. Okay. Trzy drogi, okej. Okay. Most troli. O nie, bo trzeba będzie zapłacić. Wąwóz złodziei, las wróżek. Która przechodzi przez las wróżek. Stać, piszcie sobie taki głosik, kiedy wychodzicie do lasu wróżek. Dziesiątki malutkich, błyszczących postaci zaczynają brzęczeć złowrogo w powietrzu. Trzymają malutkie miecze. Przez nas magiczny les nie można przejść. Bzz, bzz. Żyli was w gęby. Kamiennej skóry, o! Yeah, kamiennej skóry! No i tyle, elegancko. No zwalone, idziemy dalej. U stu, bla bla, jestem. Zapytaj o Koma. Boga mówiącego, wysłuchaj mu połowy. Zapytaj o Koma. Dobra, to co twojej drużyny, zajebiście. Kolejna osoba, świetnie. Podejdź do kolka wiecznego pragnienia. Tak pod łeką musi zatem stać Kraplak śmierci. Najbardziej statystyczny sługu z mężczego władcy. Dobra, okej. Śmieje się złowrogo. Teleportuje się, stojąc na kolku. Nie pokonacie potęgi tego kolka. Kraina wyschnie i zapanuje w niej chaos i smutek. Mężczy władca zatriumfuje. Zaklęty głos. O, zaklęty głos. Klęty głos. Kaplak wydaje się być wstrząśnięty. Czy wśród jestem zły i chcę was zabić.
Tylko nie dziś, teleportuje się, a piwo żywiołowe trzeba załopować. Zwycięstwo! Yes! Doskonała łota, zajebiście. Udało nam się. Przywróciliśmy piwo z powrotem do krainy. Mosiężna latarnia. Gemia ścięła, czeka coś w środku. A, wystrzeliłem ten. O, hello. O, jak miło. Tego szukałem? Serce, zajebiście. Okej. To w takim razie, jeżeli tu jest latarka, to jest całkowicie szczerze, to ja niestety nie jestem w stanie jej znaleźć. A wydaje mi się, że chyba była. Aczkolwiek nie jestem pewny. Okej, na pewno nie tędy, skoro stąd przyszliśmy. Znaczy tu był sekret, tak? Ej, ja pytam, I can see shit. Naprawdę tu powinna być latarka. To mi się zdaje, że tu jest latarka, nie? Okej, gdzie teraz? Tędy jakoś gdzieś? No tam mam się dostać na górę, dobra, chodźmy tutaj. Okej, cool, tylko że ja się tu nie mogę dostać. Muszę iść tutaj, gdzie jest otwarte i muszę znaleźć schody. Gdzie się potworów słyszę fest tutaj. Tędy przejdę jakoś gdzieś? To był prezent, chyba z tego co pamiętam. Ej, zgubiłem się, fest naprawdę. Nie widzę nic. A gamby, wiecie, nie chcę gamby zwiększać, bo nie chcę oszukiwać się naprawdę. Mogę tu przejść? Hea, sukces, mogę tu przejść. I tu są schody? Tak. Jej. I kolejne schody. Oh shit, nie wiem, tu jest, nie wiem skąd. Tu gdzieś chyba. Nie, nie wiem. Oh! Holy fucking shit, okej. Okay. Oj! Won! Czy wy to słyszycie? U góry jest. Nie wiem, czy padł, czy nie. Te dźwięki są przerażające. No jakby coś spało, słyszycie? Przestań, mogę cię znaleźć? W końcu? Zamknięte. No tak biega, bo to takie przestaje. To jest creepy. Bo mogę wejść jeszcze wyżej. No tu musi być, gdzie jest? Dobra. Jest i kolejny składzik. O, jest upgrade! Nareszcie! Ile można było czekać? Ile można było czekać? Strasznie długo. Okej. Proszę się zabrać na podczas celowania. Do tego dążyłem, nie? Tak i tak, do tego dążyłem. Dobra. Czyli celujemy i poszedł się z tą samą prędkością. Zajebiście. Ej, pogubiłem się teraz. O, patrzyłem w ogóle w dół. This is Bill Corwin at Radio Free Earth and boy have I got news for you. Lord Akraman is dead. The commander of the European campaign and noted Akraman has been killed in Carcassonne, France by none other than our very own Sam Stone, aka Serious Sam and his team of badasses. Everyone here at the station is still reeling from the news. But in a good way. Wow. Just wow. Jesteśmy zajebiści stare, co mam ci powiedzieć. A, jak miło wyjść na zewnątrz, nie? Teraz się możemy nawalać, panowie. Teraz ja mam arsenał. Teraz ja się nie boję. Zapraszam. Muszę podepać, poczekajcie chwilę. Oh shit. O, to chyba z tyłu jest, panowie. Au, au, au. Coś z tyłu jest? Nie, po prostu byłem zablokowany. O, to jest ten sekret właśnie, trzeba go ogarnąć. Zaraz, jak się uporamy z potworami. Okej, jest problem. Jest srogi problem. Trzeba czegoś szybszego. Au, au!
Guys! I czemu tak swędzi głowa nagle? Pomocy. Co ja powinienem się opierać na tym statku? Czy jeszcze będę musiał wyjść i iść wyżej? Przez środek? Oby nie. Oby nie. Ostrzegam, oby nie. Dobra, tu jest ten sekret, ale pytanie teraz brzmi, jak go dostać, bo... Najlepszy w parkurze to ja nie jestem. Dokładnie tak. Więc no. Serio. Dobra, wiem, zamknij łeb. Jeszcze raz to samo, ale teraz pomyślę po prostu i wezmę sobie rakietnicę, nie? Będę mądrzejszy. O, troszeczkę chociaż. Chociaż rakiety nawet. Dobra, cyk, cyk. Będę nawalał cały czas, bo oni się cały czas zespią, więc... To mi szkodzi. Dostaję niepotrzebnie, no ale cóż. Poradzić. Poczyścimy sobie elegancko. I będziemy mieli spokój, nie? Dawać, panowie, no co? Takie koksy ponoć byliście przed chwilą. No, come on, come on. There we go. Mienię sobie F6, bo F6 to jest quick save. I spróbujemy ten sekret jeszcze raz wziąć, bo mi się wydaje, że się po prostu da ten sekret bardzo łatwo wziąć, gdyby się uda tam przeskoczyć. To musimy tam przeskoczyć w ten sposób, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, no właśnie, dokładnie tak. No dokładnie tak, teraz jest elegancko. Jeszcze raz F6 i możemy cisnąć dalej. Dum, 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 dum. A właśnie, jeszcze taka rzecz, o której zapominam, bo oczywiście nie gram w Duma. Znaczy gram, ale mam tylko drona, okej. Okay. Ha, ha, ha. Cwaniaczki, co? A, ciebie się nie spodziewałem. Z przodu. Było bardzo młode zagranie z waszej strony. To dodatkowe przeciwnicy, które ja nie powinienem mieć, ale mam. Więc, oh well. Dobra, nie wiadomo, co się pojawi, więc lepiej sobie zostawię to, co mam teraz. Teraz przynajmniej droga jest tak całkiem straightforward, więc... Oto strzelba, hell yeah. Jakie typy z 50, hell yeah. Uczyliśmy go w Far Cry'a, New Dawn. Tam była wyprawa, którą mogliście zrobić właśnie na statek. No to bardziej, wiecie, to bardziej miejsce, gdzie się ropę wydobywa. Ale tak czy siak wygląda bardzo podobnie, więc... Dlatego się lubię denerwuję, bo trzeba je też strzelić dwa razy, nieważne z czego. Dobra, panie kamikaze, dlaczego was tu jest? Nie mogę powiedzieć, że nie. Czemu strzeliłem najpierw tego, który był dalej, niż tego, który jest bliżej? Nie ogarniam siebie. Snajperzy! To byli snajperzy, to w sumie dobrze zrobiłem, że go zabiłem najpierw. O nie, panie wampirze. Dziękujemy. Słyszałem klej, oby nie, a mam dużo snajperów widzę. Przydałoby się załatwić jak najszybciej. Bo jej zabijałem strasznie dużo życia, to się przekonaliśmy już w poprzednich odcinkach. Okej, okay, zauważyłem, że Sirius tam sobie kompletnie nie jedzie z wybuchami. Gdzie wiecie, Doom Eternal, nieważne co bym zrobił, działa mi na większym ustawieniu graficznym jakiś Sirius sam. Płynnie, całkowicie płynnie. Więc mi się wydaje, że Sirius sobie jego wysili i gramy coś nie tak, bo to gra jest zoptymalizowana paskudnie. Mimo wszystko. Kiedy Doom Eternal na moim sprzęcie, który i tak nie jest najlepszy, działa mi lepiej od Sirius sama na większym ustawieniu graficznym, to coś jest nie tak. Spadaj. O, Scrapjack! Jeszcze u góry gdzieś tutaj. Ej, to było mądre zagranie! Ej, to było bardzo mądre, to mi się mega podobało, holy shit! Bo specjalnie poszedłem, żeby mu w głowę trafić. Agata wykorzystała. Co za dziadyga. Crow Team, to było bardzo dobre. Bardzo mi się to podobało. Spadam stąd. Dobra. Guys. Nie zadzwoniło chyba teraz? Oh shit. Okej, okay, to wiem, czemu dostałem tyle rakiet. To się jeszcze otworzyło. F
Fuck my life. Weź te kleje stąd. Pająki się pojawiły i to całkiem sporo ich. Żegnam. Dobra. Au, 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 od czego to? O, cwaniaczki nadchodzą, co? Znaczy się tylko potrzebuje na nich. Potrzebuje więcej. O, ja polecam za nim. I rozwaliło go to? Ciekawe to jest bardzo. O, polip, niedobrze. A co też sobie poradzimy, na spokojnie. Dostał głowę skrabrzek, bardzo fajnie. Jeszcze jeden polip. To go zwaliło w ogóle? Tak. Zwaliło go to. Dobra. Czyli 5 jakiet na niego, okej. No i teraz lipa trochę. Nie powiem. Dobra. O nie, ty w ogóle musisz odejść. Ale w ogóle jaka bitwa tutaj. Wszyscy po kolei tutaj są. Nieźle, naprawdę. I dwa, o, jeszcze dwie są, świetnie. Nie marzyłem o niczym innym. Okej. Okay. U, została w głowę. I widać, że da się jej trafić w głowę. Oh, fucking hell, moja głowa. Chyba leży, jedna. Ten polip nie jest zagrożeniem, bo jest największym zagrożeniem od polipa. Poważnie wam mówię. Chyba leży. No i teraz polipa załatwimy w ten sposób. Coś jeszcze? Au, 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 okej, okay, to jednak jesteś zagrożeniem, to całkiem sporym. Wszyscy. Sukces. To była ciężka walka. Ale na szczęście przeżyliśmy, co jest plusem. Chyba całkiem dużym plusem. Okej, okay, zbieramy co się da. Bo trochę żeśmy utracili naszych gadżetów tutaj. Nie powiem, że nie. Gdzie jest mój minigun? Ja jestem mojego minigana. Mojego kochanego minigana. W ogóle musimy łódkę ogarnąć, tak? Z tego co pamiętam, bo pierwsza wybuchła, więc musimy jeszcze jedną ogarnąć. Pan za 25. Tu jeszcze kiedy są? Nie wiem, czy mamy full, czy nie? Nie, mamy full, właśnie. Więc pancerz, wszystko sobie zbiera, bo nie wiadomo co mnie tutaj jeszcze czeka. Skąd mam to wiedzieć zresztą? Dobra, życie mamy. Co więc po co jeszcze rakiety schowane? Czy coś jest schowane z tyłu? Zapewne tak. Jednak nie. To jest tylko życie i strzelba z tej strony. Tu jest pancerz schowany. No właśnie. Dziękuję bardzo za pancerz. Jest jeszcze autostrzelba. Tu widziałem coś fioletowego w środku. Tu się stało... Tak, jest tutaj coś fioletowego. No właśnie. Tylko jak tu wejść? O mój Boże. Znowu wy. Tylko dlatego, że wziąłem prezent. To jest prezent, a nie kara. Guys, pomyliło wam się i to fest. Wait a minute, a jakbym... Ja myślę, że uda mi się tam wskoczyć. Czy ja mogę wejść po drabinie? Nie, nie uda mi się tu wskoczyć, tak czy siak. A byłoby spoko, gdyby mi się udało. Nie, i tak tu mogę wejść. Poczekajcie, ja tu mogę wejść po drabinie? I can. Yes, I can. Hello and welcome. I am on top now. A tu nie ma nic, nie mogę tu biegać. Co jest... Nie mogę tu biegać. Jest coraz wolniej. Okej. Okay. This is weird. Jest nagranie chyba jeszcze jakieś znowu. I would like to register complaint regarding method of evacuation from doomed oil rig. Number of lifeboats is too small for number of theoretical survivors. Fact that I am only survivor is immaterial to subject of complaint. I head for refinery on mainland, but likely to capsize and drown. Nie mogę tu biegać, co mnie bardzo zastanawia. Dlaczego to jest drzwi zamknięte? Też mnie to zastanawia. Możemy wejść jeszcze wyżej. God knows why. Ale możemy. Tam jest nasza łódka. Pancerzyk. Okej. I nic więcej. Tu tylko pancerz na górze jest. Nic więcej. Okej.
O Boże, jak to wygląda w ogóle? A, normalnie Sirius tam schodzi. O, wow, okej. Okay. I am shock? Okej. Okay. I co dalej? Tutaj? Boże, nie pamiętam, jak tu szedłem nawet. Zobaczmy animację. A normalnie, spoko. A wchodzenie po tebie, nie? Okej, okay, to wygląda dziwnie trzeciej osoby. A nie wiem, czemu tutaj tak wolno. Zobaczcie, jak ja tu wolno idę. Makabrycznie, chyba dlatego, żebym nie mógł tam wskoczyć? Nie, no to na pewno nie jest powodem. Nie może być powodem, ale chyba rozkminiłem, jak tam wskoczyć. I think. No, wskocz na tą bajerkę, sam wiem, że możesz. Aha, dobra. Bez speedu to wiele nie zdziałam. Dobra, olejmy to. Kiedy indziej to rozkminimy. W jakimś odcinku na pewno. A my teraz idziemy tutaj. Na naszą łódkę. Podejdź do sterowania dźwigiem. Ale byłem, tylko że po drugiej stronie. Po drugiej stronie nie działa. O, mogę tu biegać, tylko... Widzicie? Bo teraz chodzę, a teraz biegam. Tylko nie ma takiej animacji jak zawsze. Weird. This is weird. This is weird. Okay, no tam jest ten pancerz, spoko. Tu powinna być drabina, nie? Albo i nie? Może po drugiej stronie? Może tutaj gdzieś? Nie, są schody, nie ma drabiny, okej. Okay. Przed to dookoła kompletnie bez żadnego powodu i sensu, spoko. Okej, okay, tu jest otwarte, tam jest zamknięte, to jest ciekawe. Okej. Okay. Czemu tam jest zamknięte? Skipper's log. Heading for Tunguska to prevent a mutated general from handing over an alien artifact to an evil super being from outer space. So, basically Tuesday. O, i pocztówki z ziemi. Czy to będzie ostatni poziom? Wszystko dobre. Czy to będzie ostatni poziom? Pocztówki z ziemi? To się okaże, moi drodzy, to się okaże wszystko w następnym odcinku, panie i panowie. 269 milionów punktów. Święty Boże. Czy to będzie ostatni poziom? Czy w tej grze jest 15 poziomów i 15 odcinków? Szacowany czas 15 minut. Aha, jakbym coś widział, to może byłoby szybciej. Agat, agat. Okej, okay, grałem się w czytaj i zobaczymy, czy będzie jakaś scenka następna. I obiecuję, że ostatni odcinek pojawi się najszybciej jak tylko może, no nie? Więc nie wiem kiedy, ale najszybciej jak może, bo tak jak mówię, mam internet mobilny z Playa, zajebiście. I to było powodem mojej nieobecności na tym kanale. A już jestem, już gramy, już kontynuujemy Sirius sama i kończymy go pomału. Uwaga, czy będzie jakaś scenka, czy nie? Jest kascenka! Obejrzyjmy. Now what? Huh? Strange things are afoot in the Arctic Circle. Holy shit. Hey Sam! Who are you? I'm you from the future. It's complicated, just roll with it. It's not the weirdest thing that's happened this week. Listen up, your team's safe. Hellfire took care of that, but that weasel Brand has the Grail and is headed for the portal. Now, in this version of the timeline, you landed too far to the east. But don't worry, I got you covered. Jeżeli wrócimy się do obszernik gier, to będzie... Wow, myślałem, że przejdziemy przez portal. Thanks, buddy. Wyobraźcie sobie. Good to know I have my back. What can I say? We're a great guy. Sir! The pyramid is done charging. All right, I'm coming. That was interesting. Quinn, I need a route to the portal. Sam? I thought you were dead. I got better. What happened? Poprawiło mi się. This thing doesn't have GPS. No, I meant to you. What happened to you? Oh, the usual stuff. Got drugged on a train, jumped from a plane. Talk to my future self, and now I don't know how to get to Tunguska. I... Okay. I don't even... Okay. Okay, give me a sec.
Thanks, Quinn. Always a pleasure. Oh shit. Oknum. Zetnij łeb. Yes! Ślicznie. This is non-standard use of vehicle. Fly me to the Noom. I do not understand. Noom, a nie Knum. Don't lose your head. You confuse me. Is this joke? Okay, soldier, you have no sense of humor. Which way to the big battle? Thanks. Have a nice day. It is not likely. Okej. Podziało się sporo w tych dwóch kasekach. Dalej okej. Okay. Tak, chcę nadpisać i chcę zakończyć odcinek, także wygląda na to, że faktycznie kończymy sobie sama w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A jak na razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa i zapraszam was za kolejne filmy. See you sama 4 i na kolejne filmy ogólnie. Trzymajcie się. Pa, pa.